Straż Marszałkowska nas wyrzuciła, bo koza łaził za posłem samoobrony, taki był jeden, co kulał lekko, jego naśladował, taki Arab był. Mikołaj Janusz Jałok. Tak, to ja. Dzień jest dobry. Naszym gościem. Tak. Bytowy Janusz, kto jeszcze? Jestem gościem w jakim programie się nazywa? Telewizja publiczna. Publiczna, a jak pub, to może ja powiem, że ja piję pod piwek. Który właśnie tak chciałem alkoholu. Powiedzieć, że nie chlebem i solą, ale pod piwkiem. Ja będę tak siedział i pił. Miałem odpowiedź na pytanie, co jeszcze, tak? Tak. Aktualnie w żadnym radiu nie pracuję, zajmuję się własnymi produkcjami, na przykład zajmuję się robieniem oprawy do programów różnych. Robię animowane grafiki, robię do tego muzyczkę kompleksową. Był kiedyś taki program w telewizji publicznej, co z tą Polską? Zapytam, co z tą kozą? Co z nią? No, ja nie wiem. Nie wiem, nie mam kontaktu. Nie macie kontaktu właśnie, bo ta pyta, nie, gdzieś tam nie. Się członkowie tej pyty, że tak ujmę to, trochę się rozeszli w swoje strony, a ty nadal pozostałeś przy tym. Ty teraz pyta, to jesteś ty? Ja, Meru, Drabek i nasz początkujący młody Roberto Malik. Tak pół zdradzę, bo pewnie już to będzie wiadomo, to znaczy, że jeden z ojców założycieli prawdopodobnie znów będzie pełnoprawnym członkiem PTPR. Pan z Mycką? Więcej nie powiem. Okay. Powiem, że nie mam kontaktu z kozą. Ta wasza kłótnia, która powstała... Panowie, znaczy ja to tak odebrałem, panowie kombinowali, co zrobić, żebym jak najbardziej się poczuł urażony i żebym chciał się z nimi dogadać, a ja się starałem to olać. I to tak ciężko powiedzieć kłótnia, bo... A jak to teraz wygląda? Wy w ogóle się porozumieliście, jak to ma wyglądać? Oni mają coś z tym wspólnego, czy już kompletnie? Nie, nie mają żadnych praw. Szkieli pałę, no w sumie. Znaczy, no nie robi się pewnych rzeczy po prostu. Oni zrobili pewne rzeczy, których się nie robi, więc ja się z takimi ludźmi nie chcę zadawać nara. Jaki był zamysł pyty? Koza miał kamerę, więc od razu był wskazany na bycie filmowcem. Zaczęliśmy jakoś tak chodzić na demonstracje z różnych powodów, między innymi dlatego, że na demonstracjach po prostu możesz nagrywać ludzi i niekoniecznie się muszą... Znaczy, jak ci tam powiedzą, że nie ma mowy, no to musisz ich zablerować, ale sama, wiesz, nazwa, demonstracja po to, żeby demonstrować. Koncepcja polega na tym, żeby ukazywać absurd i bezsens radykalizmów różnych poprzez zadawanie takich pytań i rozmowy w ten sposób, żeby ktoś, kto takiego takiej radykalnej opinii broni, musiał opisać swoje potrzeby, swoje bóle, żądania swoimi słowami, po to, żeby pokazać, że najczęściej są to ludzie, którzy jednak idą owczym pędem za tym i żeby też walczyć z taką ogólną spiną, z bólem dupy, żeby pokazywać, że to głównie są jakieś zjawiska socjologiczne i bardziej potrzeba uczestnictwa w grupie niż faktyczne tak ważne sprawy, jak przedstawiają to w mediach, w telewizji. No. Ty starasz się być tam obiektywny, czy pozwalasz sobie na jakieś upublicznianie swoich poglądów? No, znaczy staram się nie mówić o swoich poglądach za bardzo, no bo nie chciałbym, żeby zdominowały one materiał, który jest materiałem reporterskim, ale nie staram się ukrywać w ogóle niczego, bo jakby to jest taki trochę mój patent. Czy z prawej, czy z lewej strony są więksi agresorzy? Zdarzyło się wam kiedyś, nie wiem, że dostaliście kopniaka albo w twarz, albo ktoś was opluł? Pies mi przegryzł ścięgno. Amstaff. Okej, okay. To była demonstracja? Na to z Antifą, jakaś taka była starczka, to było na demonstracji z okazji Dnia Kobiet. Jakaś tam szarpaninka i jeden z panów antifiarzy miał psa i tym psem nie poszczuł. Prawa strona, jak mają za to, w sensie jak już tam cię w niej upatrzą i zaszurasz, no to wtedy tak, no nie ma przebacz. Ale jakby mniejsza jest szansa, że dostaniesz za darmo. W ogóle z tą Antifą to... No właśnie, bo ty masz jakąś spinę z nimi. Znaczy, czy spinę? Po prostu oni nie kumają tego, że to, że przychodzą na demonstracje, znaczy, że można ich pokazywać i za to mają głównie problem, ale chodzi bardziej o taki szerszy zarys, skąd to się wzięło. Była taka sytuacja kiedyś, że były zamykane stadiony. Kibice zaczęli robić demonstracje przeciwrządowe, wtedy Platforma rządziła i nie do końca chyba Platforma skumała wtedy to, że takie różne grupy młodzieżowe, prawicujące często, że to są ludzie, którzy w naturalny sposób mają jakąś taką swoją immanentną potrzebę, żeby być trochę chuliganami, dlatego że to są 20-letnie chłopaki, nie wchodzące na jakieś uniwersytety. I właśnie był taki senator, akurat z PiSu, ale to mała różnica, czy z PiSu, czy nie, Romaszewski chyba.
I on powiedział właśnie z taką tezę, z którą się zupełnie zgadzam, poddał, że należy się dogadać jakoś z nimi, że oni wcześniej by byli, w innych czasach byliby w Legionach albo w AK. To jest to strasznie za to w ogóle zmieszane z błotem, że on porównuje bohaterów wojennych do chuliganów. On namawiał do dogadania się z kibicami wtedy Legii, wtedy dowodził nimi niejaki Staruch. Ja Starucha miałem okazję poznać. Jest to gość bardzo inteligentny, bardzo mający historię w małym palcu. No i jakby nie oceniać jego różnych tam czynów i które czyny są potwierdzone, które są tylko plotkami, to jednak jest człowiekiem kumatym, z którym się szło dogadać. Ale no niestety nastąpiła taka totalne odrzucenie tych właśnie tej młodzieży. Powstała luka, no i tą luką się zaczęło interesować środowiska skrajnej lewicy. W 2011 roku była taka sytuacja, że niemieccy wysłannicy Antify, która była bardzo silna wtedy w Niemczech, przyjechali na Marsz Niepodległości do Warszawy. Jak głosi wieść, zaczęli wtedy transferować środki finansowe, między innymi przez fikcyjną działalność, zamawianie produkcji muzycznych firm polskich, no na rozwój organizacji w Polsce, i mamy teraz, proszę bardzo, sami sobie zrobiliście tą Antifę. Ale na przykład dla PiSu to jest wróg idealny. Oni są tak głupi, oni są tak odrażający, że mieć takiego wroga, coś wspaniałego. Każdy będzie po twojej stronie, jak masz takiego wroga. To wychodzicie z tą pytą na ulicę, chciałbyś na przykład wejść z pytą do Sejmu i znaleźć tam materiał? Byliśmy już. Nas wyrzucili, Straż Marszałkowska nas wyrzuciła, bo Koza łaził za posłem samobrony, taki był jeden, co kulał lekko i go naśladował, taki Arab był. Początki twojego dziennikarstwa, pamiętasz swoje jakieś pierwsze materiały dziennikarskie? Tak. Znaczy dziennikarskie, czy w ogóle w media, bo zaczynałem od rozrywki. Od programu w Warszawskim Ośrodku Telewizyjnym Szkoleś. Okay. No a potem to Tele 5. A gdzie narzucili twojemu materiałowi, który zrobiłeś, inny wydźwięk, pamiętasz? A to TTV. TTV. A teraz ci napisałem, że współpracowałem z TTV, już się pojawił, już widziałem się tam jakiś komentarz, że jestem wychowankiem TVN-u. Bo to odwrotnie, to bardziej oni chcieli ze mną współpracować na moje umiejętności, a nie ja się nauczyłem umiejętności od nich. TTV powstawało, nikt nie wiedział, co to będzie. Oni nam mówili, że to będzie taka telewizja niegrzeczna. W Częstochowie, szpitalu, jakieś dziecko zmarło, ponieważ karetka nie przyjechała na czas. Ale sytuacja nie była jednoznaczna, dlatego że rodzice nie powiedzieli, jak poważny jest stan tego dziecka. A do chorego dziecka nie zawsze się wysyła R-ka, prawda? Tak więc teza w materiale przygotowywanym była taka postawiona, że w tym szpitalu jest źle. Ja zostałem wysłany z operatorem do Częstochowy, żeby zebrać wypowiedzi w okolicy tego szpitala o tym szpitalu. Powiedzmy 25 chwaliło tylko i wyłącznie ten szpital. Dwie powiedziały, że pewne rzeczy są źle, pewne dobrze, a trzy powiedziały, że jest źle w tym szpitalu. I potem w materiale, który zobaczyłem, były tylko te trzy osoby, które powiedziały, że jest źle, i po pół wypowiedzi tych, które powiedziały, że jest pewne rzeczy są dobrze, a pewne są źle. I wtedy tak, wtedy jebłem drzwiami. Nie wydaje ci się, że dziennikarstwo w ogóle trochę spsiało w ostatnim czasie, bo nawet fajnie wytknąłeś to, co zrobiło ostatnio TVP. Jedynka, pokazanie tego marszu, który się odbył, i pokazanie uczestników marszu, gdzie była masa młodych ludzi, a w TVP pokazali tam, tak, tendencyjnie. Średnia wieku 80. Oni się tłumaczą czymś takim, że było faktycznie jakieś spotkanie przy kinie Muranów powiązane ze środowiskami emeryckimi SB. Natomiast nie było to powiedziane w materiale, prawda? Nie było tego. Tak więc to nie jest żadne wytłumaczenie, to było pokazane tak, że w domyśle widz odbierał to jako pokazanie przekrojowe demonstracji. No a tak nie wyglądało, tak. Z kolei, żeby to każdemu porówno, to też wspominałem ostatnio gdzieś tam o materiale Marcina Roli, który zrobił też z tego marsz. Przed pytaniem jest teza postawiona. On mówi, PiS łamie wiele praw obywatelskich i tak dalej, kropka. Proszę wymienić, jakie prawa według pani zostały złamane. I tak jak my robiliśmy kiedyś w tym roku, Sylwester wypada w piątek 13, kropka. Czy tobie to przyniesie pecha? I ludzie tą pierwszą część biorą za pewnik. Tym bardziej są, wiesz, nie każdy przed kamerą coś nie występuje, więc się stresują i stale biorą to jako pewnik, bardziej się przechodzą w taki tryb
na adrenalinie i odpowiadają tylko na to drugie pytanie. Tak więc to też jest manipulacja. Ruszmy sprawę show biznesu, bo gdzieś tam nawet z pytą powoli już do tego wchodzicie. No stajecie się jakimś takim medium. Albo tak, albo wychodzicie. No. Jaki jest nasz polski show? Jaki jest nasz polski show biznes? Bardziej show niż biznes. Znaczy, no, jak byliśmy w Rock Radio, to ktoś tam spadł z drabiny i się zabił chyba, ale niech leży. Jak byliśmy w Rock Radio i tam potem Antyradio, a przez chwilę, ale głównie Rock Radio, bo to wtedy jeszcze był taki bardziej szalony okres, nazwijmy to, różnych tam dzikich imprez, to wtedy faktycznie jakoś tam ta pyta się, ten show biznes się jakoś tam go sprawdzała, ale to nie. Nie jest to dla mnie. To jest tak, że jak nie chcesz, to nie będziesz w tym show biznesie. Jak ci się współpracowało z Wojewódzkim, z Kędzierskim, z Figurskim? Z Figurskim to ja dużo nie współpracowałem, bo był moim szefem, był dyrektorem Rebel TV. Ten facet próbował stać, ale go dobili. W ogóle Michał jest strasznie sympatycznym gościem. Niektórzy go nie przepadają pod wpływem jego wizerunku medialnego, ale jest strasznie prywatnie kochanym człowiekiem. I tylko go widziałem, jak się wkurzonego go widziałem tylko 2 czy 3 razy, za każdym razem na kozę, to potrafił go tak wyprowadzić z równowagi. Kędzior jest bardzo w pewien sposób do mnie podobny, ale inny. Mamy podobne, powiedzmy, zainteresowanie, jesteśmy jak bracia, którzy poszli w dwie strony, on bardziej w tą stronę show biznesu, ja bardziej strony spokojnego tam życia na zielonej łączce z rodzinką. Z Wojewódzkim to taki starszy kolega z pracy, z którym mnie łączyły dobre relacje, ale przez 2 lata współpracy nigdy żaden z nas nie proponował przejścia na poziom bardziej koleżeński drugiemu. No raczej nie są, nie byliśmy z innych raczej planet i każdy chciał, żeby tak zostało. A co cię wygoniło z tego, tak jak mówisz, takiego pędzącego show biznesu na tą zieloną łączkę z rodziną? No głównie to, że się napatrzyłem na to, jak to wygląda i jak się kończy dla osób, które są skupione tylko na promocji własnej osoby, na zarabianiu kasy i tyle. No poza tym miałem jakieś tam przejścia ze zdrowiem. Ja wspominałem o tym, że miałem wypadek na motocyklu, po którym trochę za bardzo się interesowałem substancjami, którym uznawałem wtedy, że to jest na zasadzie takiego, wiesz, dozwolonego dopingu, no ale oczywiście takie się wymykały spod kontroli, więc potem musiałem to odpokutować, że tak powiem, wiesz, no chodząc na jakieś tam spotkania, przynosząc żonie papiery, że wszystko jest okej i tak dalej. Jak księża zostają, czasem księżami zostają, albo też mają takie oświecenie podczas nawrócenia, podczas pełnienia służby, że halleluja i wiesz, i nagle nie, no to po prostu starość chyba. A pyta była trzeźwym projektem? Czy się czymś dopingowaliście, o tak? Dłużej nie, niż tak, ale no oczywiście były fragmenty. Nie nagrywaliśmy nigdy pod wpływem. No i mieliśmy ten taki moment równi pochyłej, jak Grato trzeźwy się pojawił Grzegorz i zaczęliśmy nagrywać film Broiler Nieuprzejmości. Wtedy ja i Koza żeśmy właśnie za bardzo odjechali w te substancje. Fajny okres czy nie bardzo? Teraz z perspektywy czasu. No, traumatyczny. Działaliśmy na granicy obłędu tak naprawdę, bo byliśmy bardzo dużym zagrożeniem dla siebie i dla innych. Koza jeździł bez prawa jazdy pod wpływem 200 na godzinę na motocyklu, ja robiłem różne dziwne rzeczy. No to był taki okres galopującej autodestrukcji w PCPL, tak. No i praktycznie też koniec takiego tego starego składu i też początek końca tego drugiego składu. No dobra, to przejdźmy do jeszcze innego składu, Krwiokał. Szykuje się jakaś trasa koncertowa, a w ogóle to piosenka Zostaw Koza, Zostaw Grubego, Łysego, Nieśmiesznego, to jest, podciągacie to pod Krwiokał, czy nie? Nie, no teraz jest Pytonk już. A to jest Pytonk, okej. Okay. Tak, bo chodzi o to, że dwie rzeczy pociągnęły za sobą zmianę nazwy z Krwiokał na Pytonk. Po pierwsze to Krwiokał założyłem z Piotrkiem Dobrym. Ja byłem jako, powiedzmy, komik, satyryk w tym rozdaniu, byłem Kałem, a on Krwioł jako gitarzysta. I Piotr Dobry po tułaczce, po różnych zespołach, założył zespół stoner metalowy, też z bratem Bartkiem Dobrym, który się nazywa Whitpecker i który wydaje teraz chyba 3. album. No i po drugie, niektórzy członkowie Krwiokału mają dzieci. Suchy, na przykład nasz perkusista, ma dzieci starsze niż moja córka, więc on szybko zapostulował w pewnym momencie też, żeby zmienić tę nazwę, ponieważ on grał wcześniej w takim hardcore punkowym zespole, który się nazywał Łeb Prosiaka i nie mówił twoim tam córkom, czy córce i synowi, sorry, słuchy, jak przekręcam, nie mówił, że to jest, że to się jego zespół nazywa Krwiokał, tylko mówił właśnie Łeb Prosiaka i one się nauczyły, powtarzały w szkole, że głowa świni.
ale już wiedział, że szybko zdemaskują, więc też postulował o tę zmianę. No i w związku z tymi dwoma rzeczami stwierdziliśmy, że zmienimy na pytong. Pierwszy większy koncert z Kwiokału graliśmy w tej progresji na Zacieraliach, na imprezie Zaciera. Tam ja z jakąś dziewczyną pracującą w progresji Słuch się wymienił numerami telefonu i ona go zapisała, ta dziewczyna pracująca w progresji, jako Słuchy Kwiokał. I dwa lata później on do niej zadzwonił w jakiejś sprawie, coś organizować. Ona nie pamiętała, że go była lekko dreknięta, że go tak zapisała, więc patrzy, dzwoni do niej Słuchy Kwiokał. No nie wiedziała, czy odebrać, w końcu odebrała przerażona. I w związku z tym Słuchy wywalczył to, że nazwa zespołu zmieniła się z Kwiokał na pytong, za to jego ksywa zmieniła się z Słuchy na Słuchy Kwiokał. Często koncertujecie? Nie, bardzo rzadko. To jest ekskluzywny zespół. To jest bardzo ekskluzywny zespół, tak. Byśmy się pozabijali, jakbyśmy częściej koncertowali. A zacytujesz coś fajnego? Żeby nie było wulgarne. Dawaj wulgarami. No to oczywiście, oczywiście nasz utwór jebie jak w chlewie. Tekst i muzyka ja. Eksmitowali mnie kurwy w złej wierze. Dałaś mi klucze do swego M3. Czemu do domu wpuściłaś, nie wiem, lecz przekroczyłem próg twych drzwi. Wchodzę i jebie, jebie jak w chlewie. Wchodzę i jebie, jebie u ciebie. Zabrałem rzeczy pierwszej potrzeby. Lufa, konsola, ostatnie bro. Chciałem tam zostać, czuć się jak w niebie. Lecz wyżygałem piosenkę wo. Wchodzę i jebie, jebie jak w chlewie. Wchodzę i jebie, jebie jak w chlewie. Jebie u ciebie. No. Nic dodać, nic ująć. To jest. Zdrówko. Zdrowie. O. To prawda, jest to bezalkoholowy napój, tak, ale nie mówię, że... Ale właśnie nie mówię, że nie dodałem tam pigułki samogwałtu, więc... Może być bezalkoholowy. Dzięki. Wielkie dzięki za spotkanie.